Cześć, witam Was bardzo serdecznie, a to jest program Nad Bólą. DM Sports. Więc przejdźmy do tego materiału. Sytuacja wynikła taka, że nie zdążyliśmy z Mrówką po prostu nagrać materiału Nad Bólą razem w studio. Więc ja nagrywam swój fragment, a Mrówa ma też już nagrany swój i będzie to złączone tak jak Wy to widzicie już. I przejdźmy klasycznie, tak jak jest to u mnie, jak to było w poprzednim materiale, czyli kwalifikacje, pierwszy konkurs i drugi konkurs. W kwalifikacjach mamy trzy dyskwalifikacje, Trochimow, Fanemel i Czekon, którzy odpadają. Mamy też start 62 zawodników, więc troszeczkę mniej niż ostatnio, o 10 myślę mniej więcej mniej. Nie kwalifikują się, nie ma takich nazwisk już, oprócz tych trzech dyskwalifikowanych, nie ma takich nazwisk, które byśmy powiedzieli, ajajaj, szkoda, że się nie zakwalifikowali. Myślę, że najbardziej ubolewamy nad Fanemelem, który ma strasznie mieszaną formę i gdzieś tam nie może złapać tego rytmu. I w kwalifikacjach, jeżeli chodzi o Polaków, to nie działo się jakoś bardzo dużo. 45. miejsce miał Aleksander Zniszczą. Dalej mamy Piotra Żyłę, 12. miejsce i na trzecim miejscu plasował się Kamil Stoch, więc tutaj naprawdę były rozbudzone nasze nadzieje, że Kamil i Piotrek coś pokażą. Ryo Kobayashi, wracający z kwarantanny, udało mu się zająć pierwsze miejsce, więc jakby ta kwarantanna w ogóle mu nie przeszkodziła w tym, żeby utrzymać formę, więc naprawdę szacun dla zawodnika ze stajni Red Bulla. I co? Jesteśmy oczywiście w Klingenthal, więc chyba tyle, jeżeli chodzi o kwale. No, nic spektakularnego. Simon Amann, tutaj bym zaznaczył, że naprawdę dobry weekend dla tego zawodnika, bo już myśleliśmy, że kurczę, z tego Simiego nic nie będzie po ostatnim sezonie, nawet ostatnich dwóch. Od tego upadku też w ogóle całkiem poszło w dół, ale teraz no, złapał tą formę i zaraz mamy tutaj ten turniej czterech skoczni, na którą cały czas poluje. No i nie zdziwię się, jak gdzieś tam się zakręci naprawdę wysoko. A my przejdźmy sobie po prostu do następnego dnia, czyli do pierwszego konkursu, czyli do soboty. Jest konkurs pierwszy i powiedzmy sobie tak. 50 zawodników startuje, 20 oczywiście odpada. No i popatrzmy, na pewno szkoda Aleksandra Zniszczoła. 37 miejsce nie wyszło, a było tylko naszych trzech zawodników. Do tego mamy 30, Paweł Wąsek, więc tutaj no, jest ok. Kto odpada z takich bardziej znanych? Kobayashi, tylko ten drugi Kobayashi, czyli Junshiro. Odpada 33 miejsce. 32 Mackenzie Boyd-Klaus. Szkoda, że go nie ma, bo myślę, że to jest zawodnik, do którego może być taka sympatia zawsze, że on powalczy, taki Amerykanin, dość niespodziewane to jest, że właśnie Amerykanin skacze. Chociaż mieli przecież taką dość dobrą grupę jeszcze 2 lata temu, gdzie skakali i się pokazywali, tak tylko Mackenzie na razie tutaj nam się prezentuje w Pucharze Świata. Kto odpada? Ewgenij Klimow. I tutaj jest jakiś problem, ta forma Rosjan jest taka szarpana strasznie. Szkoda, bo przecież jeszcze 2 lata temu potrafił gdzieś się znaleźć dość w czołowej dziesiątce. To jeszcze był naprawdę w okolicach podium i parę razy się załapał. Domen Preutz, który kurczę liczyłem, że to naprawdę będzie takie... No, ja mówiłem na początku w tym pierwszym materiale na kanale, link gdzieś tutaj, że to może być taki zawód, że on będzie miał takie konkursy, gdzie będzie się kwalifikował, będzie zadziwiał gdzieś pierwsza dziesiątka, że będzie właśnie takie konkursy, gdzie zajmie 42 miejsce, no i lipa. Dominik Peter, też szkoda, że go nie ma. Władimir Zografski, ale do tego chyba się już przyzwyczailiśmy, że on się rzadko pokazuje nam w następnych seriach. Keiichi Sato, też szkoda. Ostatnio coś po prostu nie może trafić. On ma ten styl taki strasznie mocny, to V ma takie, więc taki styl, w którym jak nie trafisz na dobry wiatr, to po prostu daleko nie polecisz. A my już może przejdźmy do tego, co osiągnęli Polacy w tym konkursie, czyli Paweł Wąsek zajmujący 30 miejsce na koniec oczywiście. Do tego Piotr Żyła 17. I w ogóle zobaczmy na to, co się wydarzyło, bo od 17 miejsca do 24, nawet 5, mamy naprawdę plejadę gwiazd. Piotr Żyła, potem 18, Andre Tande, 19, Timi Zajc, 20, Angela Niszek, 21, Laje, 22, Peter Preutz, 23, Simon Amann. Ten drugi skok troszeczkę chyba gorszy, dlatego tak to... No, troszeczkę, może też warunki, bardziej na to bym popatrzył.
24 Aschenwald, 25 Peter Preutz, no naprawdę, wow, co tu się działo, jaka to jest plejada. No i Kamil Stoch, ale przejdźmy do tej dziesiątki, zanim przejdziemy do Kamila. W dziesiątce mamy na pewno trzech Norwegów, tak jak już patrzyłem. Do tego jest na 10 miejscu Jan Herr, który trzyma formę, co prawda ostatnio było trochę lepiej, ale teraz i tak cały czas pokazuje, że jest tam gdzieś w czubie. 9 Marius Lindvik, 8 Johansson, więc stabilizacja trochę formy Norwegów. 7 Junshiro Ryoyo Kobayashi. Halo? Coś mi tu nie zgadza. Okej. Okay. Coś źle popatrzyłem, chyba mi się wydaje, w tych kwalach, ale to najwyżej tutaj wrzucę taką adnotację. Co źle popatrzyłem? Ryoyo, przepraszam, Junshiro. Junshiro odpadł. Ryoyo 7, więc... Tak to wyszło, no już nie było tak dobrze, po prostu ten drugi skok, w którym zawiódł, rzeczywiście za szybko spadł i już poszło. 6 Andreas Wellinger, więc jest taki powrót zawodnika z stajni Red Bulla do dobrego skakania. 8 Eisenbichler, 3 Niemców mam porząd, 4 Geiger i na trzecim miejscu znajduje się Kamil Stoch, który mówimy, no coś tam złapał, fajnie, mamy podium, w końcu mamy podium jako Polacy. Drugi Granerud i pierwszy Stefan Kraft, na którego oczywiście stawiam jako na zwycięzcę Pucharu Świata i na razie nie zawodzi, oprócz tego pierwszego konkursu w Rosji. I tak to się zaprezentowało, więc średnio wypadamy, chociaż mamy trzech zawodników się kwalifikuje do drugiej serii, więc myślę, że i tak pozytywnie bym to ocenił. My teraz możemy przejść sobie do niedzieli i jakby już podsumować całość po prostu. Czyli podsumować ostatni konkurs i wypowiedzieć się o tym weekendzie. A potem powie coś mrówka. I tak, mężczyźni, duża skocznia, jedziemy z tym. I tak, przejdźmy sobie, tutaj może bez kwalifikacji do tego drugiego konkursu, no bo wiadomo, to jest inna trochę sytuacja. Co bym nadmienił, nie ma Kamila Stocha, nie ma Pawła Wąska, ponieważ został zdyskwalifikowany za kombinezon, Kamil za to miał jakieś tam chore zatoki. Tak nagle, na drugi dzień. Dziwne, ale okej. Okay. 42 miejsce widzę tutaj zajął Zniszczał, więc nie ma go po prostu w drugiej serii. Z większych nazwisk Ito, Sato, Mackenzie Boyd-Klaus, kolejny raz. Dalej Klimov, Timmy Zajc i myślę, że tutaj jest wielkie zaskoczenie. I przejdziemy sobie do 30. A w tej 30. znalazł się na przykład taki zawodnik jak Bersadola Giovanni, więc brawo dla niego, że udało się w końcu zdobyć ten punktik. Simon Amann zajął 25 miejsce, ale naprawdę skoki w kwalifikacjach napawały. Tak te konkursy troszeczkę jednak sprowadziły nas na dół. I tak, 14 miejsce Piotra Żyły. Jedyny Polak w konkursie, więc szkoda. 14 miejsce, te skoki bez fajerwerek, ale jest to najlepszy wynik w ogóle w tym sezonie Piotrka, więc warto to docenić. Ja myślę, że nadejdzie ten moment, kiedy on naprawdę trafi na progu i odleci i zobaczymy dobre jego skoki. My przechodzimy do klasycznej, do dziesiątki, więc Filip Aschenwald nam ją otwiera. 9 miejsce Kobayashiego, więc troszeczkę jakby spadek po tych kwalach. Tutaj w kwalach top, przepraszam, Junshiro jest 9, źle popatrzyłem. Po prostu nie pamiętam szczerze, jak to dokładnie wygląda, więc teraz jakby odtwarzam sobie to, patrząc na te tabele. 8 jest Konstantin Schmidt, 7 Peter Preutz, więc awans praktycznie 20 miejsc w porównaniu do poprzedniego konkursu. 6 miejsce Forfang, no i tu mamy tą plejadę Norwegów po prostu, od 6 miejsca do 2. Forfang 6, 5 Granerud, 4 Johansson, 3 Lindvik, 2 Andre Tande i 1 jest Japończyk, przepraszam, czyli ze stajni Red Bulla, Kobayashi, Junshiro i Ryoyo, przepraszam, mylą mi się dzisiaj oni. I tak to się prezentuje. Jeżeli chciałbym podsumować te zawody w Klingenthal, no dla nas bez szału, bo pierw jedziemy w jakby małym gronie zawodników, potem jeszcze Kamil wypada, do tego dyskwalifikacja wąska w drugim konkursie, więc lipka. Podsumowałbym tak, że to był strasznie średni weekend dla nas i mam nadzieję, że już naprawdę teraz w piątek już ruszymy i coś osiągniemy, więc panowie do dzieła. Ja oceniam te zawody na 3/10, jeżeli chodzi o cały ten weekend. A teraz proszę bardzo, pan Mikołaj przed wami.
Cześć, z tej strony Mrówka. Pora na podsumowanie tego, co wydarzyło się w miniony weekend w Klingenthal. Troszeczkę parę moich słów, odczuć tego, co ja tutaj dostrzegłem. Również Dobry wypowiedział się, jak tam u niego, co on najbardziej dostrzegł. Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować Kamilowi Stochowi, bo widać, że no jest w formie. Nie jest to może szczyt jego formy w karierze, aczkolwiek kiedy skacze, zazwyczaj robi to w porządku, najlepiej z naszych biało-czerwonych. No niestety biało-czerwoni po raz kolejny, pomimo tego, przyjechali w czwórkę, więc ja też nie nastawiałem się na wielkie wyczyny, aczkolwiek no liczyłem, że jednak Piotrek Żyła troszkę więcej też pokaże, że Oleg Zniszczoł będzie się częściej kwalifikował do tej trzydziestki, w ogóle się nie zakwalifikował ani w jednym, ani w drugim konkursie. No ciężko, jeżeli chodzi o naszych, jeżeli patrzymy sobie pod kątem tego weekendu, no to Kamil Stoch brawo, później już choroba, no to wiadomo, nie można, trzeba jednak regenerować organizm, dbać o to, żeby być zdrowym przez cały czas. No niestety szkoda, sobota troszeczkę można powiedzieć wynagrodziła to, co później się działo w niedzielę. Ja też nie ukrywam, że no w niedzielę nie oglądałem tych skoków, poczułem, że tam nasi nie będą skakać daleko, a to, co działo się w Formule 1, no to po prostu zasługiwało na spędzenie tego czasu przed telewizorem przy Eleven. I tak patrząc jeszcze na to z perspektywy innych skoczków, może fenomenalny Stefan Kraft w sobotę, dalekie skoki, świetne lądowania przy jednym i drugim skoku. Ryuyo Kobayashi, który w sobotę troszeczkę poskromiony, można powiedzieć, przez swoich rywali, natomiast w niedzielę no jako jedyny dał radę przeciwstawić się temu norweskiemu peletonowi, który chyba tam aż 6 albo 7 zawodników zajęło miejsce od 2 do 8. Także no świetnie tam się Norwedzy zaprezentowali, trochę sobie odbili za ten nieudany początek sezonu, bo trzeba powiedzieć, że Norwegowie zawodzą, czy to w drużynówce, czy też indywidualnie. I Halvor Egner Granerud, który troszeczkę powrócił już, zakwalifikował się do konkursu, co dla niego najważniejsze. I troszeczkę rozczarowali mnie Niemcy, myślę, bo czy to Karl Geiger i Markus Aschenbichler, myślę, że trochę najwięcej ich stać. Szczególnie spodziewam się trochę więcej po Markusie. No czuję, że ma formę i to ten typ z turniejem czterech skoczni ode mnie, że to on może gdzieś tam zwojować, coś namieszać, no to jednak ma podstawy do tego, że może się to wydarzyć. Swoją drogą Niemcy też dobrze się trzymają. Te ostatnie skoki Konstantina Schmida, też Stefan Laie nie najgorzej się prezentował. No i Austriacy, którzy są fenomenalni. Manuel Fettner, który bardzo zaskoczył, choć ten drugi skok w pierwszym konkursie nie był najlepszy, no to ten pierwszy bardzo dobrze. Myślę, że to jest jedna z taki powrót do życiowej formy jego. I taki przebłysk, może nie geniuszu, ale przebłysk formy, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo fajnie, że on też wrócił. Dalej patrząc, no Kilian Payer, może troszkę zaskoczenie, że cały czas się gdzieś plasuje w tych dziesiątkach, bardzo fajnie, bo Szwajcarzy poza Simonem Mannem jakoś się nie wybijali, więc fajnie by było mieć takiego skoczka, który też gdzieś istnieje, też wysoko się trzyma w tej klasyfikacji. Więc myślę, że to chyba byłoby ode mnie na tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie tego, co się wydarzyło w Klingenthal. Teraz skupiamy się na następnej skoczni. Ja wiem, że no teraz przyjdzie pora, że już nie ma Formuły 1, trzeba oglądać skoki, też jest piłka, ale no trzeba spędzić ten czas na pewno przy skokach, obejrzeć, bo już zbliża się turniej czterech skoczni. Ja jestem mega, mega zajawkowany, jeżeli o to chodzi. Naprawdę mam, czuję wenę, że będzie odlot tam, że pomimo tego, że nie będzie kibiców, to będzie naprawdę co oglądać. Będzie mega spora rywalizacja, bo będzie dużo skoczków, którzy mają chrapkę, żeby uzyskać to trofeum. No i ja czuję, że może być sporo zaskoczeń. Kto wie, może jakiś czarny koń wkroczy do gry. Liczę na Kamila Stocha, że pomimo tego, że ostatnio był na podium, no to bardziej byłby to chyba traktowany mimo wszystko z perspektywy czarnego konia, bo nie jest w gronie faworytów. Natomiast skoki teraz już w weekend. Czekamy, oglądamy i emocjonujemy się skokami, jak zawsze w zimie. Na razie, cześć.